Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkę i oto kolejny raz Don't Starve Shipwrecked. W dzisiejszym odcinku mój plan to... najprościej mówiąc dalej rozbudować wszystko co mamy. I może przeżyć chociaż kilka dodatkowych dni. Więc od ostatniego czasu nic się nie zmieniło. I no, w sumie to nawet nic to... trochę dużo powiedziane, bo zmienił... poza dniem, w którym to nagrywam. No. Jak zwykle totalnie nie ogarnię w ogóle. Tak więc... co ja w sumie robię? A nie wiem. Dobra. Tak więc... mój obecny cel to będzie... dobra, nie wiem co chciałem jako obecny cel powiedzieć, ale... głównym celem będzie chyba po raz kolejny znalezienie czegoś do jedzenia. Cokolwiek, dosłownie, cokolwiek. Mogą być kokosy, może być jakakolwiek inna rzecz, która z dodatkiem? Chyba z dodatkiem mięsa potworów. No bez przesady! Znowu? Tak, oczywiście jest ze mną siostra. Mówiłeś, że umrzesz. To jeszcze nie koniec. No, to chyba tyle ze wszystkiego. Ale mi mówiłeś, że umrzesz. Ja to przeczuwałem. Nie, ale właśnie jest siostra. Ejo. A my straciliśmy w sumie całą bazę. Bo nie będę ukrywał, jeśli są tam drzewce kokosowe, to prawdopodobnie nie mam szans przeżyć. Tak więc... no, musimy nazbierać cokolwiek i nawet na tej wyspie się osiedlić, byleby jakkolwiek mieć dostęp do czegokolwiek i kontynuować przygodę. Nie mam czym. Poza tym jedno uderzenie ich kokosem i po mnie. Dobra. A więc zaczynamy budowę, może w sumie nawet od zbierania złota tutaj? No w sumie coś jest. Dobra. Dawajcie złoto. No super. Jeszcze pożary wywołuję, jakby tego było mało. Przynajmniej moja postać jeszcze żyje. Dzięki tym materiałom, które tutaj właśnie... nagromadzę, albo przynajmniej spróbuję nagromadzić. Jeśli nie zginę, to przynajmniej będę mógł wykorzystać to na zbudowę. Na budowę, no już. Alchemy Engine, czym engine, nie wiem jak to się wymawia. Nie wykopuj tego. Jak zwykle nieprzygotowany. Na nic. Dobra. Potrzeba dużo kamieni, dużo drewna. Tak więc mamy siekierkę, mamy kilofa. I zbieramy wszystko. Standardowo. Do dnia... bodajże 16. Jeśli nie mylę się z tym, że... 3 dni na odcinku mnie było. Nie pamiętam, powiem szczerze już. Jeśli natomiast okaże się, że... no właśnie, że zginę wcześniej, to... bo w sumie tyle. Nie będę wam ukrywał, prawdopodobnie zakończę na jakiś czas Don't Starve'a. Może spróbuję ogarnąć Hamleta, żeby w końcu zaczął mnie działać. Może po prostu coś innego. Ale na obecny moment po prostu... no, próbujemy przetrwać jak najdłużej, rzecz jasna. I dobra. Jak postępy? Kamienie. Chyba wystarczy. Złoto. Idealnie. Jeszcze teraz tylko drewno. Drewno i wszelkiej maści deski. Oczywiście, nie sugerujcie się tym, że... no nie! Proszę nie! Gro... nie żartuj sobie! Ja też powiem no. Nie. Mi się robi... nie! Dziękuję bardzo, to chyba już koniec naszej przygody. Trucizna. Trucizna. Najgorsze rzeczy na świecie? Pomyśl, mam 37 życia, żadnego żarcia, niczego co zwiększa HP. Nic, po prostu śmierdzi na miejscu. A nie masz kolejnego
ołtarza. Nie. Tylko jeden znalazłem. Więc w sumie wiecie co. Drewniany łódki. Cicho tam. Sobie znajki do jedzenia, glony. Wodne chwasty nie pomogą. I trzeba byłoby usmażyć. Dodatkowo cię zapnąłem. Co? Dodatkowo by cię zapnąłem? Nie, ale obniżyłbym mi życie jeszcze dodatkowo. Także wiecie co. Wybaczcie za to wszystko, za nieogar. No ale jeśli nie ale to już chyba koniec. Tak jak mówię po raz któryś. Dwa trujące węże. Nie no. Ja wiedziałem po prostu, że któregoś razu mnie wykończy trucizna. Mogę spróbować oczywiście, żeby nie było. I tak może gdzieś umrzesz. O, akurat był zbieg okoliczności. Mogę no, spróbować, żeby nie było. Zbudować porządną tratwę, odpłynąć, cokolwiek. Wiecie co, to może nawet będzie moje obecne... To będzie mój obecny cel nawet. Spróbować się odpłynąć stąd. Przeżyć jakkolwiek. Ale nie sugerujcie się tym, że mam nadzieję, że znam grę jakkolwiek. Prawdopodobnie to i tak oznacza mój koniec. Moją śmierć. I kolejny... No, ile tych wąszów? Które to są te trujące? Żółte. O, masz karta. Wiecie co, nie. Tak ja po prostu mnie nie lubi. Jeszcze noc jest bicia. Wieczór. To akurat żaden problem. Kolejny. Noc akurat nie jest problemem. Ja widziałam kolejnego wąsza. Wiem, że kolejny wąż tutaj łazi. Wiecie co, ludzie. Nawet nie będę udawał. Spodziewałem się naprawdę takiego czegoś. Aż ostatnio za dobrze mi wychodziło. Mieliśmy bazę porządnie ogarniętą. Jakieś tam dostawy żarcia. Masz darmowe ognisko. Nie ufałbym kraterom, ale... No więc nie będę wam nic więcej mówił poza tym, że... Miło było spróbować swoich sił postacią, która w moim odczuciu była jedną z fajniejszych, przynajmniej z tych takich bardziej normalnych i... W sumie... Obecny wieczór mogę już wykorzystać jako zwyczajne podsumowanie całokształtu, bo jednak chyba nic innego mi nie zostało. No chyba, że przeżyjesz. Nie ma to jak grzybek, który jeden punkt życia przywraca. Wspaniała rzecz. Nie. Nie, wiecie co, nie będę ukrywał, to już jest koniec. Mogę próbować się bronić, mogę próbować miliony rzeczy robić. Ale nie ma szans. Jakbym się nie... Jeszcze dam się dziabnąć. Nie, wiecie co. Na pewno koniec. Już dla mnie mniejszą po prostu czymś będzie spalenie się, więc i tak już jestem i po mnie, więc pozwólcie, że... Zginę w pożarze. Którego nie ma. Wiecie co? Taka po prostu mnie nie lubi. I tak, moja śmierć już jest bliska. Nie uniknę nieuniknionego. No teraz chociaż żeby trucizna mnie zabiła, nie jakiś zwykły wąż. O, wiecie co, to chyba będzie jeszcze szybszy odcinek niż najszybszy odcinek. W moim wykonaniu. Niż moje odcinki. Icho tam, siostra. Dziękuję bardzo. O, postać chyba. Tak. Nowa postać. Także, powiem wam szczerze, to był udany sezon. Bardzo udany, a jednocześnie bardzo nieogarnięty. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w następnych odcinkach z innych gier, bądź może nawet jeszcze kiedyś w Don't Starve. Hej.